Suwalscy policjanci, a także ich koledzy z Sejn i Augustowa w ostatnią niedzielę, nieco przed terminem, świętowali urodziny swej formacji. Towarzyszył im komendant wojewódzki policji nadinspektor Daniel Kołnierowicz, sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński oraz licznie zgromadzeni samorządowcy i mieszkańcy miasta. Święto Policji jak co roku jest doskonałą okazją do wręczenia nominacji na wyższe stopnie i odznaczeń resortowych. W tym roku także to nastąpiło. Nominację na wyższe stopnie otrzymała podczas uroczystości ponad setka policjantów, a trzej suwalscy funkcjonariusze zostali wyróżnieni za ocalenie ludzkiego życia i zdrowia. Zadania, jakie wyznacza Policji ustawa, znane są wszystkim. W zasadzie można je zamknąć w stwierdzeniu dbać o bezpieczeństwo obywateli. Jednak by być dobrym policjantem, nie wystarczy zdać testy sprawnościowe czy przejść kwalifikację psychologiczną. Mundur zobowiązuje, a etos tego zawodu jest niezwykle wymagający. To musi być postawa służby, służby wobec innych, postawa nieegoistyczna, a altruistyczna. Nawet jeżeli policjant naraża się w danej akcji policyjnej, naraża sam siebie, to nie może się cofnąć. Musi ratować uczciwych ludzi, musi ratować ich z opresji. Musi ścigać przestępców, a przestępcy czasem są groźni. Coraz już słyszymy o takich sytuacjach, kiedy policjant zostaje zaatakowany, ktoś próbuje samochodem przejechać policjanta albo do niego strzela. To nie jest bezpieczna służba. Także gdybyśmy tylko w kategoriach normalnego zawodu patrzyli na tę służbę, to pewnie nie jeden by się zastanowił nad tym, czy do tej służby wstępować. Ale ponieważ to jest właśnie służba i misja dla obywateli, dla państwa, dla ojczyzny po prostu, to motywuje świadomych policjantów bardzo mocno do właśnie takiej postawy, która wynika z etosu policyjnego, a ten etos jest opisany właśnie w rocie ślubowania. Ja przywoływałem pewne cechy tej roty, pewne treści, to znaczy no przede wszystkim wierność narodowi. Właśnie wierność narodowi jest to sformułowanie w rocie przysięgi policyjnej, chociaż słowo naród nie jest ostatnio zbyt często używane, ale w rocie policyjnej przysięgi ono jest i to jest bardzo ważne. No i właśnie państwo, obywatele, bezpieczeństwo, a policjant jako ktoś, kto jest służebny wobec społeczeństwa. Podczas uroczystego apelu przed konkatedrą świętego Aleksandra szef Komendy Wojewódzkiej Policji chwalił pracę podlaskich policjantów. Wszędzie mówię, że kieruję najlepszym garnizonem w Polsce, powiedział do zebranych. Wyraził też ogromne zadowolenie z rosnących szeregów policji. Tylko w tym roku w województwie podlaskim do służby wstąpi ponad 220 nowych funkcjonariuszy. W sierpniu odbędzie się kolejny, największy z tegorocznych naborów. Z osiągnięć suwalskich funkcjonariuszy zadowolony jest też Jacek Tarnowski, komendant miejski policji w Suwałkach. Jak ocenia swych podwładnych? Bardzo dobrze. Policjanci, odkąd objąłem komendę w Suwałkach, cały czas pną się do góry. Coraz więcej zatrzymują sprawców na gorącym uczynku. Coraz mniej stwierdzamy przestępstw w ogóle zaistniałych na terenie Suwałk i coraz lepszą mamy wykrywalność. Taką wykrywalność, że nie mieliśmy od kilku, nawet kilkunastu lat. Dwugodzinny apel uatrakcyjniła defilada służb mundurowych z towarzyszącą jej dętą orkiestrą Straży Pożarnej w Sejnach. Parada spodobała się nie tylko oficjelom. Mieszkańcy z podziwem i szczerym uśmiechem patrzyli na doskonale prezentujących się policjantów, strażaków i służbę graniczną. A na koniec jeszcze nieco mniej formalnych ciekawostek. Co o policji mówią gwiazdy? Policja powstała 24 lipca. Urodzonych tego dnia, zdaniem astrologów, cechuje ogromne poczucie sprawiedliwości i godności, które nie pozwala im na działanie oparte na niskich pobudkach. Mają predyspozycje do sprawowania władzy. Tak jak każdy, nie lubią być krytykowani. Mają wiele życzliwości do każdego człowieka, choć czasem urasta to do pewnego rodzaju dominacji. Ta jednak, zdaniem astrologów, nie jest szczególnie uciążliwa dla otoczonego opieką. Formacje, a więc i policjantów, według gwiazd charakteryzuje odwaga, wytrwałość, konsekwencja i ochocze podejmowanie wyzwań. W szeregi policji nie zawsze jednak trafia się wyłącznie z powodu niezłomnego charakteru i odwagi. Życie czasem pisze ciekawsze scenariusze. W wieku około 19 lat, jak pamiętam, do tego momentu nie było jakiejś takiej iskierki ani powołania. Natomiast jak to w tym czasie z chłopakami bywa, latają za dziewczynami, ja też za taką latałem i no cóż, ona zdawała egzaminy do szkoły policyjnej w Szczytnie, ja się uczyłem w technikum, ona w liceum, więc ona rok wcześniej,
No i tak się intensywnie razem do tych egzaminów przygotowywaliśmy, że mi jeszcze ten rok, który pozostał, to tak się troszeczkę utrwalił, postanowiłem spróbować i już tak zostało.